To była pierwsza 20. Przed windą kable i dzisiaj to przeanalizowaliśmy, jakim spojrzeniem na nas rzucił wtedy Mateusz Kaniowski. Jak to jest tak, jakby nam powiedział: o, kurwa, ale macie chujową etykę pracy. A nie, nie, kurwa, Mateusz. Cześć, Weglecie, ekipa WK z tej strony i witamy na pierwszym zlocie leasingobiorców. Nie no, słuchajcie, odcinek jest o tym, że jedziemy na Hilux, na czwartą galę, na której jesteśmy sponsorem. Robimy ubrania, są dziki i jest jeszcze rozpałka. O smaku wody. Dziewczyny się szykują, jest Bartek jeszcze, za kamerą jest Barzej. Ja nie mam leasingu, ale bardzo bym chciał. Cierpliwy to i kamień ugotuje, a ten ponczu już jest sakerem na miejscu. Jedziemy w trasę. OPF, DPF. Jak sobie rozmawialiśmy ostatnio, to minusem ewidentnym tego auta, także chyba każdy się zgodzi. Jeżeli ktoś kupuje MK, no to jest wydech po prostu. No fajne jest brzmienie, ale jest za cichy trochę, bo na przykład poprzednia M4 brzmienie miała, nie dość, że była trochę głośniejsza, ale miała brzmienie takie jak kosiarka. Ta ma fajne brzmienie, tylko jest trochę za cicha, nie? Ale dla osoby, co ma takie auto i chce sobie komfortowo podróżować, to jak najbardziej okej, nie? Właśnie jest ciszej dzięki temu. No ale wiadomo, no to jest MK, no to fajnie, fajnie jakby była taka wuwuzela, nie? Na moje życzenie to powinno być. To nie może tak być, no ale to nie jest wina producenta, nie? Jest wina Unii. To jest BMW M4 OPF Edition. Nie Competition, tylko OPF Edition. No teraz. Bardziej, coś tam się chyba nagrzał, ale to tak. Zapomniałem, że to mam. I've been knocked down a thousand times, yeah, I traveled around a thousand miles, feeling so tired, but you know I can't stop now, came way too far, won't throw in a towel, it ain't looking real good, but I won't give up, Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere, yeah, I'm standing right here, demons all around, but I ain't got no fear, they kick me round, but I won't stay down, I run this town, ain't backing down, we go on them rounds, yeah, the winds will blow, but these roots too deep, I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Właśnie powiedziałem, że Jan Paweł by podniósł ten Mottora małym palcem u stopy. Jan Paweł II? Tak. Nie dziś, nie jutro, za pół roku albo za rok, może kiedyś się uda, warto próbować. Dwa koła przyszło koło nosa. Ja nie podniosę tego, nie chuj, ale... No nie ma chuja. Dawaj, 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 dawaj. Natka co zrobi, natka. Kurwa. O wiele łatwiej się rzuca, niż podnosi ten głos. Podbita pula. Bo pod pałacem nikt nie zgarnął 1000, to tu jest drugi 1000. Łącznie 2000. Czy ogólnie miało być 2000, ale już jest 1000. A, no. Nie, jest 9. Czekamy na śmiałka. Wiemy, że gdzieś po tej ziemi ktoś stąpa, kto da radę unieść ten młot poza Radzikowskim. Czekamy właśnie tutaj. Dwa koła na stoliczku do wygrania.
Może nie jest to łatwa kasa, ale na pewno się opłaca. Czekamy. Pokazałeś charakter. Charakter musi zostać nagrodzony. Dziękuję. Zostawiłeś serducho przy tym młocie. A mogę zrobić tak? Możesz, ale ci nie zaliczę. Czyli co, mam tak podnieść do góry? Tak, sztywny, prosty łokieć, sztywny nadgarstek. Ja tak ledwo to podniosłem. Tak ledwo, o widzisz, patrz. To jebane ciężkie jest. Po prostu wiesz, pogoda dzisiaj słaba, wiatr wieje i nie wychodzi. Myślę, że młodzi widzowie nie znają, to jest Joczok. Co ty kiedyś nagrywałeś, jak śmieszne mam to określić? Filmiki komentarzy. Miałem 16 lat, komentowałem 14-latki. Trochę beka z dzieci, ale sam byłem nastolatkiem, nie? Więc jakby tak to wyglądało. Kiedyś oglądałem. Ty miałeś w sumie po milion na filmikach, tak. Kiedy ten milion, to nie było takie tak, proste, nie? Tam był milion, 2 miliony, a potem było tak, że to mnie zaczęło męczyć, mimo że były zasięgi, to było tak, że montażysta przychodził, nagrywaliśmy, montowaliśmy, ja bym takiego, ja pierdolę, nie? I był taki moment, co on sam wrzucał materiały, nawet jak ich nie oglądałem, nie? Bo tak psychicznie mnie to gryzło. Nagrywanie, wiesz, te wszystkie rzeczy. No i tak to sobie powoli umierało, a teraz robię inne rzeczy. Prawie odebrałem mu życie, gdyby sędzia nie wkroczył, zmiażdżył mu potylicę. On zasnął. Ja go w tył głowy jeszcze nie mam. Baba. Surprise, motherfucking respect! Taka walka podobna do Robura walki. Dam Ponczowi, bo dłużej szpilę obserwuję. Been through a whole lot, but we overcome. Enemies in our face, but we ain't gon' run. Never drift off course, I'll stay on mission. Won't slow us down, cause we way too driven. Yeah, we put in these 10,000 hours. You won't stop us, cause we got the power. Whole world is watching, and I hope they ready. From here on out, we are legendary. You can kick me round, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down, we goin' them rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Turn the lights up now, welcome to the show. I ain't never gon' stop, this is all I know. My eyes on the prize, until I die I'm gonna rise, level up to the skies. Yeah, we here now. Witamy ponownie u nas w studio, jest poniedziałek. Widzowie, jest kilka kwestii do poruszenia. U nas poniedziałek, u naszych widzów jest wtorek. Prawdopodobnie wtorek. Jest to smutne, właśnie przed chwilą mieliśmy spotkanie wideo, na którym uświadomiliśmy sobie, że ogólnie nie, to ja wczoraj to sobie uświadomiłem, jak już byłem w niedzielę, czyli dzień po gali, odpalam film Nitra, no i oglądam sobie całą relację, wszystko fajnie i tak sobie myślę, kurwa, gdzie jest nasza relacja, nie? Że byliśmy na przykład nawet na śniadanku w hotelu i mogliśmy coś nagrać i spiąć się i to po prostu szybciej wrzucić, no nawet jak nie na niedzielę wieczorem, no to chociażby dzisiaj na ten poniedziałek. No i tego nie wrzuciliśmy, a więc co, chuj w dupę nam, że tego nie dopilnowaliśmy, moim zdaniem, waszym też, nie? Tak, chuj tak. W dupę, a co jeszcze spotęgowało, że tak to nazwę, tą gorycz? Słuchajcie tego, jest sobota, wracamy do hotelu, Kaja już nam całej ekipie zamówiła burgery, nie? I teraz tak,
dzwoni już, że w ogóle widz jest północ. Północ. To dodać. Jest północ w hotelu. Pierwsza 20. A nie, to była pierwsza 20. Ty to. No tak. Teraz to już w ogóle, kurwa, strzał obowiązkowy. I pierwsza 20, dobra. Właśnie dzwoni widz z burgerami. Pozdrawiamy. Bardzo zajebiste były te burgery. No i z sakerem, w ogóle saker w skarpetkach. No ja idę z sakerem, bo powiedział chłopak, że żeby zeszły dwie osoby. Schodzimy, bierzemy te torby, wchodzimy na górę, wchodzimy do windy, otwiera się winda. A co? Ku moim oczom się ukazuje? Przed windą kable, dwa krzesła, Artur Szpilka, Mateusz Kaniowski i prowadzą wywiad. I dzisiaj to przeanalizowaliśmy, jakim spojrzeniem po prostu na nas rzucił wtedy Mateusz Kaniowski, jak my z tymi burgerami szliśmy. To było personalne, I, bo poczekaj, to... No. I musieliśmy wejść jemu w kadr, tak. Przerwać jego ciężką pracę o pierwszej w nocy, żebyśmy my weszli sobie zjeść burgerki w naszym pokoiku cieplutko. Było czuć takie drgawki. Zapraszamy, przejdźcie. WK, dzik, przejdźcie wszyscy, bo tutaj jesteśmy w hotelu, więc to nie są warunki takie, jakbyśmy chcieli, ale nagrywamy. Taki mały... Tak, i jaki był statement jego wyrazu twarzy? On mówi coś tam, no dziki, dziki, idźcie. I ja to sobie przeanalizowałem. Screena tu damy, tego momentu. Tak, i to jest tak, jakby nam powiedział, o kurwa, ale macie chujową etykę pracy. Dawajcie śmiało, wypierdalajcie do pokoju i jedźcie burgerki, a ja was zjem swoją etyką pracy. Nawet nie zatrzymał filmu. Specjalnie nas puścił, jak tam przechodzimy, żeby było widać, że jesteśmy słabsi. Zapraszamy, przejdźcie, WK, dzik, przejdźcie wszyscy, bo tutaj jesteśmy w hotelu, więc to nie są warunki takie, jakbyśmy chcieli. No tak, ale on jeszcze tak zachęcił nas, że dawajcie dziki, dziki, wracajcie do pokoju, wpierdajcie burgery, a ja was przegonię za 3 lata. Nie, nie, kurwa, Mateusz. Ogólnie dzięki za reminder właśnie. No i jesteśmy tutaj i myślę, że kolejną relację z targów będziemy cisnąć bardziej, żeby nagrać, jak nie na niedzielę, to przynajmniej na poniedziałek. No i może nie w studio, ale może bardziej na gorąco. Ale z takich pozytywów jest to, że sobie może tą galę ułożyliśmy w głowach i możemy sobie przegadać, co nam się w gali podobało, a co nam się nie podobało w gali. Po pierwsze od hotelu zacznę. Hotel, bo tam widzimy na relacji Nitro, że narzekali na ten hotel, ale jak my byliśmy na gali w Gliwicach, to byliśmy w tym hotelu jeszcze innym Diament. Chyba w Zabrzu. W Zabrzu. I tamten hotel, my nazwaliśmy to octowy hotel, z tego względu, że w naszym pokoju po prostu jebało octem, nie? Ja nie byłem, także I była gruba beka, że wiesz, że witamy w octowym świecie, że tam jest totalnie inna gęstość jest, że tam jest octowy świat, więc ten hotel był o niebo lepszy niż ten, co wtedy Pączek walczył, jak byliśmy właśnie na Śląsku. No. Panowie, no kurwa, walk było sporo, nie? Zaczynając od pierwszej walki Słodkiewicz-Karwat, przewidzieliśmy chyba to, że tak to... Przewidzieliśmy, no, że tam jednak to zaplecze ze Strongmana wygra z zapleczem z kulturystyki, chociaż Słodkiewicz jest i tak bardzo silny jak na kulturystę. Przecież nie wiem jak aktualnie, jak tam siłowo stoi, ale zawsze był tym jednym chyba z silniejszych kulturystów. Ale tutaj właśnie gdzieś tam ta sprawność fizyczna jednak u Karwata przeważa. I to wiedzieliśmy. No. To ja myślę, że Słodkiewicz po kasę wychodzi. Wydaje mi się, że on mało co trenuje i głównie jednak na tym wyglądzie się skupia. Po sylwetce nawet ja widzę, że on nie robił nic tak, wiesz, typowo pod walkę. Że nie zmienił się pod walkę. Pewnie dorzucił sobie trochę treningu, ale że głównie dla kasy to robi. Takie mam wrażenie. Po tych jego kilku już walkach, nie? Tam było jakiś uraz. Jakaś, nie wiem, nadciągnięcie było, nie wiemy, coś z łokciem? On chyba przy tym upadku na przeobaleniu właśnie coś, że łokieć podobno tam. I... Z tego co mówili, że pękł, ale to nie wiadomo co dokładnie. Aha, że pękł łokieć, że staw pękł nawet, okej. Okay. Ale po prostu też widać, że jednak powtarza się ten, powiedzmy, że ten archetyp kulturysty, który jest duża masa mięśniowa i jest wysuszony, jednak gdzieś jest podatny na te kontuzje, tak samo jak u ciebie Burnejka tam nadciągnął tą dwójkę, nie? Że to gdzieś, że to... Kurczę, taka masa, taka kulturystyka, no nie łączy się z tym sportem dobrze, nie? Ale no dobra, drugi pojedyneczek to był... Albo wiecie co, ja chcę od razu, a mogę powiedzieć o tym co-main evencie? Bo mam to już w głowie. Szpilka, to od razu powiem, Szpila z Denisem, bo my byliśmy tam z Pączkiem, bo Hajlik chciał, żebyśmy jako sponsorzy wyszli i wręczyli Szpilce i Denisowi puchary. W ogóle to dla nas było takie super i właśnie
nie chcieliśmy, żeby Pączu wręczył szpilce, no bo Pączu gdzieś tam tym boksem się od zawsze interesował i w ogóle taka możliwość, że jakbyś pomyślał, nie wiem, 10 lat temu, że wyjdziesz szpilce dać puchar i szpilka będzie w twoich ubraniach walczył, no to to jest w ogóle jakieś... No szok. Szok, taki szok beka, nie? I co pamiętam z tej walki, nie wiem, czy wy tak to widzieliście, ale na początku Denis, rzeczywiście doszło, no nie wiem, z 7 ciosów doszło takich serio mocniejszych, nie tam, że go musnął, nie? To były w szczególności te pierwsze dwa chyba. To tak patrzę na to z bliska i pierwsza taka myśl, nie moja, jak jeszcze zanim w ogóle nie byłem na żadnej grupie, nie chodziłem na żadne treningi związane mi tam z boksem, ze sztukami walk, kurczę, tak, słaba głowa, nie? Albo wiesz, że... Nie, albo że to bym zrobił pewnie lepiej, że tutaj bym wjechał, nie? Dopiero to zaczynasz weryfikować, jakie to jest kurwa trudne, jak stoi typ przed tobą i jeszcze coś potrafi, to po pierwszych zajęciach w ogóle ci się zmienia światopogląd i teraz jeszcze bardziej mi się zmienia to, że w ogóle to, że jakieś gadanie, że szpilka ma szklaną szczękę, to jest kurwa w ogóle, to jest takie, uwierzcie mi, to jest, i to nie jest, że to jest atak na tych ludzi, tylko po prostu to wynika z tego, że nie masz jak wiedzieć nawet o tym. To były serio mocne ciosy w piąstkówce, nie? Podejrzewam, że nie wiem, że jakbym dostał ja taki cios od Denisa, to czy ty, czy Saker, kurwa, no to już by było po walce, nie? A on dostał parę, kilka takich ciosów i w ogóle te mity, że szpila ma szklaną szczękę, to są tylko mity. On walczył z innym miotem ludzi, on walczył z Wilderem, z dużymi, tamten cios Fury. Zupełnie, nawet, no mówię, tak jak widziałem Cieślaka na żywo, jak oni sparują w nokaucie na Bielanach, pozdrawiam, Michał Cieślak z Okonim teraz przegrał tytuł cruisera w boksie, kurwa, jak widzisz, jak on sparuje, to jest na żywo, nie mówię ten, bo na wideo to jest na żywo, jak ty to zobaczysz, jeszcze coś tam starasz się potrenować, jeszcze widzisz, jakie to jest ciężkie, jak cię jebią 60-kilogramowcy, jak się z tobą bawią i jak widzisz to, to mówię, nie, co ja pierdoliłem? Jakie w ogóle, że ja byłem taki naiwny kiedyś, że mogło mi przejść przez myśl, że a to może bym lepiej zrobił, chuja bym lepiej zrobił, nigdy tego lepiej nie zrobię, prawdopodobnie to jest tak trudne, kurwa, i tutaj szacun dla szpili, bo kurwa, no musi gdzieś tam przez tą swoją karierę, przez to, że było parę memów, on wiedział lepiej, ja już wiem, że on wiedział lepiej, kurwa, że on nie ma tej szklanej szczeny, ale mu chodzili, tak jak zresztą mówił na tych materiałach, że na weselach ktoś do niego podchodził, słuchaj, to powinieneś zrobić tak, nie? Lewy, lewy, prawy, kurwa, ten. I on musi to wszystkiego słuchać, więc szacun szpila za to. No, ale właśnie, kurczę, wiem, że tego gameplanu nie zrealizował, tam Anzor był mocno wkurwiony na niego, było słychać, że krzyczał, że tam, zresztą sam szpila powiedział, że tam się mu odpalił po prostu taki tryb auto, nie? Po pierwszym strzale, że ten, ale no nie zaskoczyło, bo jak mam być szczery, to nie dawałem w ogóle szans Denisowi, myślałem, że po prostu szpila nie da mu dojść z żadnym ciosem, że żaden cios nie trafi, że się tak zdystansuje, wiesz, że ma takie te umiejętności bokserskie, że nic nie dojdzie, także szacun dla Denisa, kurwa, że coś tam siadło, no. Więc to o tej walce mam do powiedzenia ja, no. Szkoda, że się tak wcześnie skończyła, może będzie rewanż, jak będzie zdrowy Denis, zobaczymy. Ja tak nie doceniałem dynamiczności Denisa w tych poprzednich jego walkach. Myślałem, że on tak dominuje fizycznością, wiesz, z tym jaki jest, no a przy szpilce wiadomo, że nie dominuje fizycznością. Też nie mógł, wiadomo, wykorzystać tutaj ciała, jakichś skrętów przy tych ciosach, bo to bardziej tak właśnie, no musiał machać tak przez kolano, to nie mógł w ogóle jakoś pociągnąć z ciała jeszcze tych ciosów. No, ale spełnił swój plan ogólnie, to co powtarzał. Myślę, że w ogóle szpilka mógł myśleć, że jak Denis powtarzał w kółko to samo, że w pierwszej rundzie będzie chciał go zniszczyć i pójdzie na całość, to może szpila w ogóle myślał, że tego nie zrobi aż w tą stronę i się zaskoczył troszkę tym atakiem. No właśnie, kurczę, dlatego jestem ciekawy rewanżu, nie? Ale nadal obstawiam, że nawet jak dojdzie do rewanżu, to że jednak bym nadal na szpilkę stawiał w rewanżu i to mocno, nie? Ty, to kolejna taka walka, co nam zapadła, no to chyba bomba Ferrari, nie? Że to była na początku bardzo dziwna walka, ale właśnie my sobie z Sakerem gadaliśmy, że tam, bo wiadomo, ludzie chcieli tej krwi, ale generalnie ja się dobrze bawiłem na tym, że oni nic nie robili, ale to jest takie wewnętrzne, to po prostu nam się podoba, na przykład, nie wiem, ta postać Ferrariego, to uniwersum, nie, że że bomba i że oni tam nic nie robili, że to było, że byliśmy tacy usatysfakcjonowani, tak. W szczególności, że chwilę potem, kiedy padł, to był chyba trzecie albo czwarte machnięcie, było po walce i to było takie, to było... Jedyne trafione chyba, nie? Swoją drogą z tych trzech.
I to było takie, i w ogóle ta afera cała butowa, to jest serio, to Universal, zobaczycie, że zrobi kiedyś, jak jest Universal Studio Świat Harry'ego Pottera w Kalifornii, no to normalnie zrobią, wiesz, zrobią Universal Studio Freak Fight i wiesz, wchodzisz i masz, w buty Ferrariego, nie? Boots of Haze, że w tych butach pokonał bombę na przykład. I ta cała afera wokół tych butów, to jest super i na tym polega Freak Fight, nie? Że my się tutaj kłócimy, że o, co on pierdoli o tych butach, no. Jaka dynamika lepsza w butach i my tutaj, ten ma taką i to o to chodzi. To jest dobrze zrealizowany Freak Fight, tak czy siak, dla mnie. Macias i Bratan, no Macias i Bratan, kurczę, no Bratan dynamiczny, fajnie ten podbródek zmieścił. Coś tam potrenował. Potrenował. Nie wiem co pierdolić, zaskoczył. No. Bardzo szybki. Bardzo szybki był bardzo na żywo. Dynamiczny, no. Serio, był taki bardzo szybki na żywo. No. Jeszcze była walka właśnie Holaka z Kubiksem. Dla mnie Kubiks serio na mega plus. Samo takie, wiesz, poruszanie się luźne, krok od stanu dostawny na nogach, totalnie źle z jego tak jakby całokształtu wywnioskowałem. Ja myślałem, że on tak nie, że on totalnie tylko siedzi na krześle i streamuje, nie? On fajnie tak lekko z nogi na nogę się zaczął poruszać, taki, widziałem w nim spokój w tym ringu, że pomimo tego, że ten Holak większy... Musiał przetrenować, nie? Swoje. Tak, ale że w ogóle takie ma, wiesz, psychofizyczne, psychiczne ma takie atrybuty wyjściowe, bo on to dopiero zaczyna, tą całą przygodę powiedzmy z klatką, że taki był, kurwa, mega spokojny, przeciwnik był większy od niego, silniejszy, wiedział o tym. Na duży plus Kubiks dla mnie. Po Holaku, chociaż go tam nie znam za bardzo, ale spodziewałem się więcej, bo on tam... Tak, no i też ma dziarę. Tak, i wtedy, tak, wiesz, jak już ktoś ma dziarę, to już oczekujesz, nie? Był w ekipie Xayo, więc też ekipa Xayo się kojarzy z takimi luzakami, wiesz, tymi fajnymi dzieciakami w szkole, więc już też masz, oczekujesz, że... No, że powinien być, wiesz, takim łobuzem, który mu spierze łomot, no, a Kubiks taki miał wizerunek bardzo grzeczny, taki, że tylko siedzi przed kompem, nie, i że nie ma nic wspólnego ze sportem, ja to tak odbierałem. Kurczę, Maja Staśko z Mitsuhoni przewalczyły, bardzo podobne walki dla mnie kobiet w ogóle były właśnie. Podobne, no. Obie były słabe dla mnie. Nie zaciekawiły mnie. Dla mnie podobne, jeśli chodzi o, powiedzmy, siłę uderzenia, że w jednej i drugiej walce nie było takich jakby umiejętności jeszcze na tym poziomie, żeby oczekiwać tutaj, wiesz, jakiegoś takiego ciosu, co zmieni wszystko. Ale tutaj na przykład oczekiwałem już takiego pierdolnięcia od na przykład Natsu i Lexi, bo trochę już tam przećwiczyły. A właśnie ich pierwsza walka była dużo lepsza, nie? Nie macie tak? Ja mam tak, że tamta mi się bardzo podobała, a tu miałem tak... No widać było, że Lexi dużo lepsza, ale tak... Bo to już się zaczyna robić, to też jest kwestia często poruszana we freakach, bardziej, nie? Że tak, że im dłużej freak trenuje, tym już ta walka będzie, wiesz, już nie będzie tak dobra jak na początku, jak nie ma tych umiejętności i bardziej są te instynkty, nie? Że jak już są te umiejętności, no to będzie jest to więcej, niby tak, ale wiesz, takie Araby... Jest więcej szachów, jak masz więcej umiejętności i te walki dla nas, dla tych bardziej freaków, to nie są takie może aż tak... Chyba u kobiet, bo u facetów ja nie widzę tego, co mówicie. Mhm. Że ci bardziej wytrenowani, no nie wiem, Ferrari, Arab, tacy co już bardzo długo, no to zajebiście się ich ogląda. Tylko, że Ferrari on zaczął w swoim stylu i cały czas utrzymuje ten styl, ale chyba jakbyśmy się zastanowili, znajdziemy zawodnika, który jakiś progres poczynił i już te walki, tylko że teraz ci tak z głowy nie wyjmę. No ja właśnie nie mam nikogo w głowie, że raczej ci co dłużej walczą dają już ciekawszy niż taki na przykład walka Nitro, że dosłownie nowość, no i tak nie ma na co patrzeć dosłownie, nie? To ja pomyślałem o Polaku, że pierwsza walka było właśnie więcej chaosu, tej frikowości tutaj, a już jak wiesz, fajnie się wyrobił w tym, to już bardziej więcej... Mi się dobrze wygląda Polaka teraz. A walkę Polaka z Ferrarim ostatnio, jak się badali, jeden czekał na... Że z kontry walczyli. Było... Tylko, że to jest kwestia też tego, że oni w boksie już... walczą z kontry. To też jest... Obaj byli niezadowoleni z tej walki, przekombinowane wtedy. Oni byli obaj niezadowoleni z tej walki. Tak. Pamiętam, że mówili sobie, że nie dali dobrego show. To już tam przekombinowana była w ogóle była ta walka cała. No minimaj, kurwa, panowie, Polska górą. No Polska górą. Szkoda, że tak krótka ta walka była, wiadomo. Ale fajnie, no wiedziałem, że Mini Mike ma już takie umiejętności, że jak tam właśnie sprowadzili się do parteru,
że on szybko potrafił wyjść. No skurwysyn taki silny i wiesz, taki dynamiczny w tym parterze. Fajnie, no Mike fajnie. Wiedziałem, że wyskoczy i wyskoczył. Tam jakiś krucyfiks chyba był nawet. Patrz, ale kolejny sędzia przykład, mógł... że już dłużej trenuje i lepiej się jego tą walkę ogląda. Ale sędzia mógł przytrzymać jeszcze chwilę tą walkę, dać tam szansę Francuzowi na wyjście, chociaż już tak zapiął mu chyba tego krucyfiksa, że nie miał wyjścia. Ale mógł jeszcze przytrzymać, żeby no jeszcze mógł oklepać Francuza. Tak? Dać mu szansę na wydostanie się. No, a ja się cieszę z tego właśnie, bo widzę, że Mini Mike serio odnalazł się tak 10 na 10 w tych walkach, że on to trenuje, że to nie jest, wiesz, freak, który po prostu trenuje, bo to jest trendy, tylko że serio to jest jego rzecz, tak mi się wydaje. No tak, tak szczerze się wkręcił. Trąba chyba też swoją drogą. No, zobacz, tak, teraz zobaczyłem więcej jego walk, bo wiesz, Mini Mike już miał kilka tych walk i na bazie tego tą opinię formuje. Trąba na razie miał jedną, zobaczymy, ale idzie to w tym kierunku, nie? Ogólnie, a Nowaczkiewicz, nie? A propos Trąby, bo chciałem wam powiedzieć, że ogólnie... Też zapomnieliśmy o tej walce. Tak, zapomnieliśmy, bo ta walka ogólnie właśnie, a Czaro się zajebiście pokazał. Gdyby... to mogę już... No mów, mów. Nie, że gdyby właśnie nie ten cios tam w jajka, chociaż go nie widziałem, ale chyba doszedł, ale właśnie później Czaro popełnił błąd przy odnowieniu pozycji, przy tej siatce, bo Nowaczkiewicz fajnie wykombinował, dobrze, tak czułem, że tak zrobi, że wykorzystał tą szansę odnowienia, żeby po prostu złapać go za nogę, bo ciężko jest tak złapać, bo wiesz, jest napięta, a tutaj wykorzystał, udało mu się złapać, no i to zmieniło los całej walki. No mi się to bardzo nie podobało, że właśnie wznowili i tak było widać, że wiesz, momentum było Czara, nagle jest wznowienie i no wiadomo, no był ten cios w jajca, czy tam go nie było, no ale no, szkoda, że to przeważyło, a nie, wiesz, a nie takie czyste flow walki, nie? Tak, z drugiej, właśnie tak, tak jak mówisz, że szkoda, ale z drugiej strony to jest część gry, jak sędzia ci daje taki przywilej, to walka to jest chujowa sytuacja i tak jakby nie chcę ja winić na przykład Nowaczkiewicza, że wziął tą przerwę, nie? Bo, oczywiście, że nie. Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli nie ten cios w jajca, to i tak był troszeczkę otumaniony po tych ciosach Czara. Bardzo mi się podobało to, że Czaro wchodził z ciosami. Na przykład to jest coś, to jest taka umiejętność, że dużo freaków, nie wiem. I tutaj Czaro props, bo ja nie wierzyłem, że on będzie jakimkolwiek oporem dla Nowaczkiewicza, bo widziałem, jak on się rusza, walczyłem z nim, w sensie byliśmy na jednej gali na High League 2, widziałem backstage, on już wtedy się poruszał zajebiście i tak troszeczkę właśnie odnośnie Nowaczkiewicza, znaczy dobrze, że spotkał się pierwszy raz z jakimś oporem, bo stal, ostrzy stal, tak? I wiesz, i po prostu to jest dobrze dla niego, że brakowało mi trochę takiego dla pod niego przeciwnika, który faktycznie byłby wyzwaniem. Myślę, że Czaro tutaj postawił opór, dla niego spotkał się z takim oporem, o kurwa, i teraz mam nadzieję, że kolejny przeciwnik będzie na podobnym poziomie jak Nowaczkiewicz, jeżeli chodzi o umiejętności i staż. I mamy chyba ładnie, już fajnie całą galę podsumowaną. Odnośnie tego, odnośnie organizacji i współpracy z High League'em, no to zajebiście nam się z nimi współpracuje. Fajnie, ten dzik był wszędzie. Kurwa, aż głupio było w pewnym momencie. Ty, dzik wszędzie, dzik, Artur wszędzie. Szpilka, dzik, tutaj dzik, na oktagonie dzik. Nawet mamy takie ujęcie, gdzie przechodzimy z burgerami, jest dzik na twojej koszulce oversize, a z tyłu trzy jeszcze dziki na lampasie, gdzie wydaje się, że... Tak, gdzie się wydaje, że jest zoomowana koszulka i tak są, kurwa, te trzy dziki, więc no my z tego jesteśmy... Zrobiliśmy, mówiłem dzisiaj, zrobiliśmy inside job. Na High League normalnie. Po prostu splantowaliśmy dziki na całej High League. Trochę tak, no trochę tak się czujemy. Ale fajnie, no bo kurczę, no wszyscy piją te dziki, nie? Influencerzy, to nie jest tak, że no smakuje im, tak by nie pili tego, więc to fajnie widzieć, że oni sobie to piją tam przed walką i tak dalej. Pewnie dużo pytań jest, o co chodzi z tą rozpałką. Tam było, na konferencji, jak się pojawiła woda, nie? Z dzikiem. To była taka woda zrobiona, żeby wiecie, tak jak... Marketingowa. Tak jest. No więc kurczę, no fajny wyjeździk, nie? Tylko mówię, chuj nam w dupę, że żeśmy nie nagrali po prostu wcześniej tego materiału, ale dzisiaj za to taka dłuższa pogadanka na chłodno. Osiedliśmy na laurach, osiedliśmy w swoich nowych M4-kach. Tak jest. Burgerki w nagrodę, za nic. Chuja, kurwa, do dupy burgery, a nie wiesz. Za nic. Nie no, po prostu będziemy starali się wcześniej wrzucić, nie? Kolejnym razem tą relację. I był mot, kurwa, nie zdążyliśmy, nie... Z tym motem było tak, że właśnie ciężko było dojść do tego mota, bo też było tam z opaskami, że nie mieliśmy opasek. I pan ochroniarz powiedział, żebyśmy lepiej nie wychodzili z tej strefy, bo potem będzie problem, żebyśmy weszli ponownie. Dużo osób próbowało ten
mod podnieść i nikt nie podniósł na hali. Z tego, co nam powiedzieli chłopaki, nie? Był Radzikowski. Był, mógł spróbować. Jedna osoba mogła.